Witajcie. Cześć, witajcie, jestem tylko w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2 Stay Human Blood, Bloody Ties DLC na naszym kanale. W ostatnim odcinku naprawiliśmy prąd tutaj do naszego kumpla i idziemy z nim pogadać kompletną fabułkę. Ten mój przyjacielu. Wreszcie zapamiętałeś moje imię. No, tylko tych, co się liczą, pamiętasz? Dobra. Tak, Severus, pamiętamy. Co pamiętasz o Chiro? Że Chiro to zero. Zanim powiem ci resztę, przypomnij mi, dlaczego właściwie go szukasz? Wisi mi kasę. Mówiłem ci, że wszystko pamiętam. I to jest dobra odpowiedź. No taki teścik. No, to na poczet naszej dalszej owocnej współpracy. Chiro siedzi w lochach. Ale ja ci tego nie powiedziałem. W lochach? Ale dlaczego? Jakich lochach? Co dlaczego? No nie pamiętam, żebym coś na ten temat mówił. Znalazłem go. Tak, jest w lochach z innymi więźniami Astrid. To w jej stylu. Jebana suka. Wpuścić. Hej, dzięki za wygraną. Dobre mordowanie. Postawiłem na ciebie, a? Przepuścisz mnie? Nie mogę. Rozkazy Astrid. No tylko na chwilę. Naprawdę muszę. Stracz jest w drugą stronę. Mam sprawę do jednego z więźniów. A ja mam swoje rozkazy. Sorry. To jest jakieś wejście inne. Sam nic nie zdziałam. Wejścia non-stop ktoś pilnuje. Nie przejdę bez odwrócenia uwagi. Ogar? Ogar zanikł. No co, biegniemy na awansa. Zaszedłem daleko. Hej, zwycięstwo jest biegaczu. Masz chwilę? Będę miał niedługo. Przyszły idol mas. Co? Gotowy na następne wyzwanie? Ale to będzie. No ci was chyba. Ktoś tu może uciec? Siła, spryt i wytrwałość. Bez nich nie poradzicie sobie z przeciwnikami. Witamy na kolejnych krwawych igrzyskach! Potężny cios! Kurde, już nie mam. To będzie problematyczny typ. To było nie do uniknięcia. Wkurwiający gościu. Rozczuł go. Tego się właśnie spodziewałem. To potężny cios! Jaki gnój! Od kiedy one skaczą? Mam tylko 50 sekund. Nie zdążę. Już to widzę. Chociaż może. Po tym będzie szlak. Fartem. Właśnie o milimetry, bo jakby uderzył teraz, to już bym tego nie zrobił, bo bym musiał znowu biegać dookoła. Farcik. Ale ledwo uszedłem z życiem.
Nie jesteś w nastroju? Serio? Nie idziemy na wyjście. Daj ludziom to, czego chcą. Tak, widzę, że mam mniej HP, bo mam 640 maksa, a normalnie mam 700. Zapomniałem o tym, że muszę skakać. Tęskniłeś? Rozgość się. Za tobą mi cholernie tęskniłem. Siła, spryt i wytrwałość. Bez nich nie poradzicie sobie z przeciwnikami. Witamy na kolejnych krwawych igrzyskach! 25% zabawy za nami. Mimo to na razie nie jest ciężkie. Trochę HP. Czy teraz? To był szybki sprintik, to są takie rzeczy, które ja robię normalnie, szybko, pik, 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 pik. Kolejna walka będzie czadowa. Cóż tam słychać w wielkim świecie? Ty mi powiedz, niedawno to ty miałeś dla mnie plotki. W sumie mam nową. Chcesz usłyszeć? Oczywiste. Mamy tu taką mniejszą arenę. Paru przegrywów szuka sparring partnera. Zgłoś się, to poprzegrywają jeszcze trochę. Dzięki, że cynk. Rzucę na to okiem. Aiden, spotkamy się na zewnątrz. Stacja metra przy ogrodzie, żeby nikt nas nie widział. No, jeszcze kontynuuję. Czekaj, jak ja mam tu misjową? Tęga trzeba dwójkę. Dobra, probujemy się do tęga trzeba dwójkę na razie to. A sorry, nie, trójka. Boże, fartem przez to przeszedłem, bo już bałem, że nie wejdę jednak. Nie wejdę tam nawet. Żeś tu wlazł. Minęło 11 lat. Serio, Ferka? Ty! Jeszcze cię tu nie widziałem. A może jednak... Znamy się? Chcesz walczyć? Proszę bardzo. Nie ma problemu. Najpierw zapłać, a potem się zmierzymy. Co będzie, jak wygram? Odzyskasz forsę. Dwa razy tyle. To jak zakład. Proszę, z kim będę walczyć? Z tobą? Ze mną i z Ferką. Na tej arenie występujemy w duecie. Dwóch na dwóch. Tak jest o wiele ciekawiej. Masz partnera? Nie? Żaden problem. Znajdziemy ci kogoś. Ej! Boba! Rusz dupsko! Potrzebny nam czwarty! Boba, oto twój partner na czas tej walki. Zgoda? Zgoda! Teraz losujemy broń. To taka tradycja. No. No dobra, losujmy. Na czym to polega? Ja pierwszy. No dobrze. Ferka, mów kiedy. Już. Dobra. No, dostaliśmy przyzwoitą broń.
Mogło być lepiej, ale gorzej też. No ale cóż, los zdecydował. Wasza kolej, młody. Powiedz kiedy. Już. I co? Nieźle się wylosowało. Noga od stołu? Oj, kieliszek wódki. Wódki? Nie wiesz, co to wódka? Wiem. Więc mam pić zamiast walczyć? O nie, 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 nie. Wpierw chluśniesz, potem bijesz. A co z Bobą? On też będzie pił? Boba? Nie, żadnej wódki dla Boby. No popatrz na niego. On już się w życiu napił. No dalej, na raz. To tradycja. Mhm. Najebany z nogą od stołu podczas walki. Dawniej zawody w Carnage Hall to był sport. Teraz to jatka. W minutę. Kurde, nie zdążę, no. A ty już jest trzeci. Już ty jesteś ze mną. Każdemu powtarzam, musimy szykować się na zimę. Szedłeś jak przemieniec, gratulacje. Bo jestem przemieńcem trochę. Karl nie bawi się już w udzielanie ślubów. Ale mówią, że za odpowiednią cenę. Ale z was łamagi! Dał wam w ciry jak dzieciom! Uważaj sobie, Boba! Bo co? Bo ktoś ci jeszcze utnie język we śnie. Oszukiwaliście. Co? My? Ach, spokojnie, chłopaku. Przecież wygrałeś, co nie? I chcę odzyskać pieniądze. Nic mu nie wypłacaj. Skończymy martwi albo w celi, albo... Walczyliśmy, a on z nami wygrał. Trzeba to uszanować. Proszę. Wyglądasz na poczciwego człowieka. A nuż dałbyś nam szansę na... rewanż? Boba może do nas dołączyć, skoro nie przypadł ci do gustu. Już to zrobił raz. Okej, no to do dzieła. I tak był po waszej stronie, więc nic się nie zmieni. Jeśli przegramy, to po nas. W porządku. Losujmy. Oh, znowu? Ferka, mów kiedy. Już. Dobrze. Przyzwoita broń. Całkiem nieźle. Twoja kolej. Powiedz kiedy. Serio? Naprawdę musimy? Nie możemy po prostu walczyć? To tradycja. Powiedz kiedy. Już. Naprawdę ekstra. Noga od stołu i 3 kieliszki wódki. Aha, co za niespodzianka. Pij, młody, pij! A potem zatańczymy. Ja pierdolę. Zarobiłem dziś wieczorem więcej forsy niż przez całe życie. Yeah,
Nasz złoto. Mówiłem, że to zły pomysł. No oczywiście. Nie zaproponowałeś jednak zupełnie nic. Spadaj, chłopaku. Ferka, nadal kulturalni z nas ludzie. Przychodzisz pewnie po pieniądze. To w zasadzie wszystko, co mamy. Na tyle się dogadaliśmy. Oszczędź sobie, Joska. To była wasza ostatnia szansa. Nie! Pozwól nam na ostatnią walkę. Załatwimy to. Dostaliście dość czasu. Teraz pójdziecie z nami. Co tu się dzieje? Są winni Astrid pieniądze, dlatego teraz czeka ich noc terroru. Ile wiszą? Mnóstwo. Masz. Weź to. Spłacę ich dług. Tak? Tak? Że co? Cóż, skoro tak, jesteście wolni, panowie. Co tu się stało? Jesteśmy wolni? Co? Chłopaku, jaki tam chłopaku? Prawdziwy mężczyzno. Masz, pij jak chłop. Jesteś... No cóż, jesteś teraz naszym przyjacielem. Jeszcze mnie owalą. To, że masz dziury w rękach, nie znaczy, że jesteś biedny. Jeśli nie możesz na nikim polegać, to właśnie wtedy wiesz, że osiągnąłeś samo dno. O, przecież notatka. Notatka. Zawsze pamiętam, że walki na niby są bez sensu. Czasami sobie myślę, czy przed... Misja się udało skończyć, więc jest bardzo fajnie. Została ta hańba. Dobra, myślę, że tu scenariusz zrobimy taką przerwę. I w kolejnym odcinku zaczniemy najprawdopodobniej dalej albo tej misji, albo coś jeszcze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, że się zastanawiam, czy ja mogę wyjść za ten płot? Mogę. Nie, nie mogę. To jest niewidzialna ściana. Dobra, to co, to kończymy. To byłoby na tyle, ja byłem Richko. Na razie muszę się pobawić, musisz w kolejnym odcinku już z gry Dying Light 2 Stay Human. Pa, pa.